Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Słuchajcie, po pierwsze chciałem przeprosić tych, którzy czekają na test malinki zerówki który miał być w niedzielę, ale postanowiłem pobawić się nią trochę dłużej, trochę bardziej ją tam sobie poznać, żeby móc więcej troszeczkę wam o tym de facto powiedzieć. I pokazać przy okazji też, co to cudo potrafi, dlatego film będzie troszeczkę opóźniony. Natomiast dzisiaj mam dla was taki filmik, ja wiem, myślę, że dość ciekawy. I dotycząc środowiska gnom, też sobie pomyśli, kurde, znowu będzie objeżdżał gnom i wyjaśniał i tak dalej. Wyjaśniać, może może nie, objeżdżać też raczej nie będę, po prostu chciałem się dzisiaj tak bardziej vlogowo zastanowić nad tym, dla kogo to środowisko tak naprawdę jest. I nie chodzi mi tutaj o programistów, czy podział de facto na użytkowników, tak? Tylko popatrzeć się od strony dystrybucji różnego rodzaju, które nie są dystrybucjami dla użytkownika domowego, bo myślę, że o to tutaj głównie chodzi. Jak ktoś zainteresowany, gorąco zapraszam na film. No ktoś powie, kurde, co, co, on, co on może powiedzieć o gnomie, znowu się będzie wymądrzał, używa XFC, a, a będzie o naszym gnomie mówił i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy do wymiany, nie wiem, żarówki w samochodzie, albo nie wiem, np. No, klocków hamulcowych, albo płynu w nie wiem, spryskiwaczach jest potrzebna wiedza techniczna z zakresu mechaniki? No nie, dlatego myślę, że troszeczkę mogę powiedzieć, bo z tym gnom używałem, no z półtora roku, jak nie lepiej, jakby było lepiej. E, dobra, jak, co to jest gnom, to mniej więcej wiadomo, tak, tutaj stronka oficjalna gnoma, jak ona się nam tutaj... Prezentuje, że to jest jeden górny pasek, menu takie ładne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to oczywiście olbrzymia ilość deweloperów zatrudnionych głównie w firmie Red Hat, tak? Red Hat to nasz do IBM, ale już nie idźmy tak szczegółowo do góry, w każdym razie jest to mnóstwo ludzi, którzy to, ten cały ekosystem można powiedzieć, budują, bo to jest nie tylko pulpit, ale to jest eko, ekosystem aplikacji, tak? Czyli tak zwany Gnome Sifty. Trzeba sobie także powiedzieć, że Gnome jest mocno rozbudowany, jeżeli chodzi o o m, dokładanie swoich rzeczy, tak? Znaczy swoich rzeczy, sił swoich deweloperów i ich wiedzy do różnych projektów. Przecież mamy tutaj wkład do Kernela, mamy tutaj między innymi do SystemD i wielu, wielu innych rzeczy. GNOME bardzo mocno pracuje nad y, ogarnięciem Waylanda na Linuxie y, i wielu, wielu innych rzeczy, tak? można narzekać na gnom jasne, że jest ciężki, że jest, nie jest rozbudowywalny za bardzo, że się sypie jak się doda dużo rozszerzeń. I ogólnie jest dramat. Jasne, że można. Tylko i przede wszystkim kolejna rzecz, tak, że dla kogo ten gnom jest przeznaczony? Przecież to ani. To, Trochę wygląda jak MacOS, ale tylko trochę. W ogóle nie wygląda jak Windows, więc na dzień dobry ludzie powiedzmy, którzy promują Linuxa i chcą innym pokazać Linuxa, mówią, Ubuntu zainstaluj. Człowiek stawia człowieka tego Ubuntu i jak patrzy, a co to kurde jest, tak? I ma dwie rzeczy, dwie zagwostki, raczej jakiś powalony pulpit które w ogóle nie ma tutaj menu start ani nic takiego na dzień dobry Dwa, dważe Linux, który w ogóle nawet pliki exe na tym nie chodzą, to jeszcze mi GNOMA dowala do kompletu, tak? wiadomo, że można sobie tego Ubunciaka wybrać na jakieś inne smaki, tylko trzeba wiedzieć, że one w ogóle istnieją, tak? to, to jest inna bajka. Ale tematem tego filmu nie jest, nie jest jechanie po GNOM, bo ja nie mam zamiaru jeździć po gnom. Ostatnio zresztą pokazywałem, jak de facto można gnom używać albo jak powinno się gnom używać. Oczywiście mój film nie jest... Czymś takim, że wszyscy muszą się rzucić na skróty klawiszowe i ekrany dotykowe, żeby GNOME używać. No nie, używaj jak chcesz. Tylko podpowiadałem, jak to zrobić. Ja się zacząłem zastanawiać od pewnego czasu, dla kogo Gnom jest. Tu nie, nie chodzi mi, tak jak powiedziałem w intro, o użytkowników typu, nie wiem, programistów. Znaczy, dla programistów to wiadomo, że Tiling Manager, bo tam wszystkie konsole i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko jasne, ale okej, okay. wiecie o co mi chodzi, tak? Tu nie chodzi o podział, że to dla graczy, to dla tych, to dla tamtych. Nie. Słuchajcie, ja myślę, że gnom jest w ogóle zbudowany i ogarniany po to, żeby dobrze zrobić korporacyjniaką, powiem to tak, z całym szacunkiem dla korporacji, naprawdę. Popatrzcie sobie na jedną prostą rzecz. Jak wygląda nam pulpit w Ubuntu, tak? W Ubuntu jest troszeczkę deczko tam przerobione, powiedzmy, ale Ubuntu, znaczy ogólnie kanonika, no tak, no Ubuntu kurcze jest nastawiony na kogo? Na użytkownika domowego no średnio, ja bym powiedział, że bardziej na użytkownika korporacyjnego, czyli stację roboczą po prostu, jeżeli chodzi o Fedora, jest dokładnie to samo. Fedora 40 Workstations, stacja robocza i tu jest pulpit Gnome, zastosowany na dzień dobry. Kolejna rzecz, słuchajcie, jasne, kojarzycie na pewno tego rela, tak, czyli Red Hat Enterprise Linux i tak dalej, i tak dalej, nie? No i co tam jest zastosowane w tym relu? Gnome co jest zastosowane w teoretycznie bezpłatnym forku zrobiony przez Alma Linux Gnome to samo jest również w Rocky Linux. Gnom, dlaczego tak ciężki pulpit jest stosowany, de facto może, jasne, że to nie, to się mówi dystrybucja serwerowa, ale wiadomo, że serwer to raczej się używa bez GUI, znaczy, przepraszam, bez, czysta konsola de facto, ale ogarnia się za to pomocą tak zwanego kokpitu. Czym jest w ogóle kokpit? To jest świetny projekt który także bodajże jest bardzo, bardzo, albo nawet zależy od Red Hatar ogólnie. Jest to po prostu tego rodzaju projekt. Jest to nakładka GUI, znaczy nakładka internetowa, w sensie na serwer. W sensie takim, że stawiasz to na serwerze, tak? Serwer nie ma, załóżmy, nie ma GUI żadnego, nie? Stawiasz kopita i do tego serwera można się dostać poprzez interfejs www, tak to właśnie o to tutaj chodzi. Czasy, gdzie wszystko robisz w konsoli, tlepiesz w konsoli, już się dawno, dawno skończyły i do tego mamy programowanie tego typu, nie? Logujesz się z jakiejś zdalnej przeglądarki na serwer i możesz tam zrobić na nim wszystko, dowiedzieć się wszystkiego o systemie, pokonfigurować dane rzeczy itd., itd. Bardzo fajna rzecz to jest tak. Dlatego mówienie w mm, ten sposób, że na przykład... Dlatego czasami się popełnia dość duży błąd, tak? Mówiąc, że na przykład Alma Linux to dystrybucja serwerowa i pokazuje się ładny pulpit do kompletu. Bo to się jedno z drugim mija trochę. Serwer nie, nie powinien posiadać GUI, bo zarobiście to obciąża. To bardziej można powiedzieć, że to jest... Owszem, jest to system serwerowy, ale tutaj mamy na przykład przedstawioną stację roboczą opartą na AlmaLinuxie i to moim zdaniem brzmi lepiej. nie? Słuchajcie, co do stosowania przez GNOME dla dystrybucji w dystrybucjach typowo Workstation korporacyjnych, powiedzmy to tak, to 90% tego typu dystrybucji właśnie tego używa. Czy SLES, czyli Suzy Linux Enterprise Server. Tutaj nie ma screenów akurat, ale używa to jak najbardziej GNOME, tak? Więc tutaj ten, jeżeli chodzi o Debiana, Debian wiadomo, może to jest. Można z tego zrobić serwer spokojnie. Jest to dystrybucja bardziej taka desktopowa, ale wiecie, jakim głównym pulpitem Debiana co jest? No, GNOME. Nie jest XFCE, tylko GNOME. No i wspominając o dystrybucjach serwerowo workstation, tak? Należy wspomnieć także o Eurolinux serwer jak najbardziej, krakowski to jest krakowski... krakowska firma z dystrybucją, która jest oparta na relu, tak? I patrząc sobie tutaj na specyfikację techniczną tego cuda, yy, mamy tutaj jak najbardziej kompatybilności i tak dalej, tak dalej. Chodzi tutaj o desktopy, co posiada Gnome Desktop Environment Roman w obydwu wersjach i nie ma KDE, nie ma innych wersji. Nie ma, po prostu tylko i wyłącznie stosowane to yy, Gnome. Gnom jest bardzo, znaczy bardzo jest prosty w użyciu dla normalnego człowieka, który nie jest informatykiem, nie jest komputerowcem, jak to się czasami mówi. To po prostu on jego łatwo będzie do tego nauczyć. Tu klikasz, tu sobie przewijasz, masz, dziękuję, tyle, tak? I tak jak to się mówi, pani Krysia z księgowości, spokojnie gnomogarnie bo ona nie potrzebuje zmian. Tapetek z, nie wiem, zmianienia sobie setek miliardów funkcji w KDE, dodawania kosteczek, nie wiadomo czego jeszcze. Ona ma siąść do swojej roboty do swojej pracy, przepraszam, w firmie danej, tak? I ma to po prostu zrobić. I to jest de facto wszystko. I GNOME jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo jest prosty. Tutaj zwykły użytkownik naprawdę będzie miał problem, żeby cokolwiek zepsuć, powiem to w ten sposób. Dla człowieka, który ma wykonać swoją pracę, który jest uczony do tego, to najprościej jest przystosować właśnie do gnom, bo jest w miarę ładny. Nie musi to Windowsa przypominać, bo ten człowiek, który siada do tego, on, ma, on nie będzie administratorem systemu, on ma to gdzieś, gdzie mu to wisi. On ma wykonać swoją pracę, czy zadzwonić do klienta, czy nie wiem, akcje giełdowe, cokolwiek, albo nie wiem, jeszcze coś innego jako support robić w, nie wiem, kaninikalu. Re rel albo gdziekolwiek indziej. I po to właśnie ten pulpit istnieje, dobrzy ludzie, tak? I tu nie chodzi o to. Mo moje to jest, wiem, że może to być jakaś teoria spiskowa i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie moim zdaniem po to ten pulpit jest zrobiony, dla jak to się czasami brzydko mówi, idioto-odpornych ludzi, tak? Siąść, zrobić i po prostu teges. Natomiast jeżeli chodzi o administratora, który ma to potem ogarnąć, załóżmy, to jasne, ma specjalne, albo może grzebać w plikach tekstowych, co jest bez sensu trochę, albo może użyć do tego specjalnych narzędzi, typu G-Settings na przykład, bo coś takiego istnieje i za pomocą G-Settings można zrobić tyle rzeczy graficznie, że głowa mała, nie? Kopilotem takich rzeczy nie zrobisz, bo kopilot ogólnie, nie kopilot, cockpit, co mi się ciągle pierdzieli z tym mało miękkim tym, no, rekolem i tak dalej. Jeżeli chodzi o kopi, to on jest, to nie jest do grzebania w desktopie, tylko w, po prostu w samym pingwinie, tak, tam pod spodem głęboko ustawiania, nie wiem, maszyn wirtualnych i tak dalej, i tak dalej, tego typu rzeczy, nie? To, to jest zupełnie inna bajka. Natomiast dla dział IT, który ma ogarnąć, nie wiem, pani Krysi albo pani Zosi albo komukolwiek innemu rzeczy na desktopie, to Przepraszam, że się tłuką, no sorry, no, no niestety. To musi, znaczy musi, no może uczyć G-Settings, tak? Który jest świetnym programikiem, który pozwala zablokować wiele rzeczy w pupicie Gnom, na przykład, nie? I zrobienia, wiadomo, jak też chodzi do szkoły, to wiadomo, że tam większość popitów jest po zabezpieczenia Windowsa, wiele funkcji jest pewnie usuniętych i tak dalej, i tak dalej. Do tego służy m.in. G-Settings, żeby w ten sposób to okroić, żeby dany delikwent nie mógł czegoś zepsuć jeszcze bardziej, nie? W Windowsie w miarę proste jest coś zepsuć, w GNOME już nie tak bardzo. A jak to jeszcze poustawiasz, jeżeli chodzi o G-Settings na przykład głębiej, to już w ogóle jest dużo, dużo, że to tak powiem, po prostu ciekawiej. Sorry, że takie screeny, no ale nie ma tutaj niestety za bardzo innych dostępnych. Spróbujemy się dostać tutaj, może wam bliżej to pokażę, o, no coś takiego, mniej więcej, nie? Wiadomo, że to jest trochę stary screen ze starego Gnoma, ale, ale o, taka jest zasada, nie? Dlatego ja uważam, że. Możecie się ze mną nie zgodzić. Komentarze, sekcja jest dla was. Piszcie co chcecie, i tak dalej. Nie ma problemu, jeżeli ktoś ma taką zajawkę, nie? Dlatego ja uważam, że Gnome jest waszym przeznaczony głównie dla użytkowników korporacyjnych i pod nich jest zrobiony. To, że działa normalnie na tym, wielu ludzi jest na desktopie, domowym desktopie, jest z tego zadowolonych. No to bardzo fajnie, tak? To jest tylko mega plus ewentualnie dla dla tych firm, które kiedyś może zatrudnią taką osobę, gość przyjdzie i będziesz tego gno gnom znał na przykład. Ja wiem, trochę wyszedłem na ten, ale, ale ten. W każdym razie dlatego to jest tak po prostu ograniczane, nie? nie wiem, może tak jak powiedziałem, możecie się ze mną nie zgodzić, tak? Ale patrząc na to, co deweloperzy GNOM robią, że oni mają swoją strategię, można powiedzieć, że nie obrażając nikogo, naprawdę to, to nie jest obraźliwe, że mają po prostu takie klapki na oczach założone od szefostwa i macie robić tak i koniec, a to, że mil setki, tysięcy czy setki ludzi wam piszą, że dodajcie to, czemu się pieprzy to, a, a czemu nie, rozszerzenia nie działają, ale macie to olać, bo my robimy pulpit dla Enterprise'a. Po prostu, moim zdaniem, o to tutaj zdecydowanie chodzi. Dlatego większość dystrybucji takich serwerowo-enterpriseowych wybiera GNOME, bo po prostu jest prosty. Słuchajcie, takie, takie moje zastanowienia, że taki dziwny ten filmik, naprawdę trochę nieposkręcany, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale ciekaw, tak jak ciekawy jestem, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Dajcie znać w komentarzach. Słuchajcie, kończymy na, na przynajmniej na teraz. Malinkę staram się tego, tak mówię, ogarnąć. Będzie, myślę, w tym tygodniu zrobione. I będę miał do Was jeszcze jedną niespodziankę, bardzo ciekawą. Ale to już nie będę tutaj się, że tak powiem, no, wy, wywnętrzniał. Będzie to, będzie. To wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Gorąco pozdrawiam. Bartek z kanału Świadmiąca. Cześć.